Kochani, moje odkrycie dnia dzisiejszego. Odkurzacz ręczny. Ja zawsze myślałam, że to jest taki bzdet. I takie jak Jacynta Bukie, nie? Ale to zajebiście działa, jest ciche. Jeżeli to wypróbuję tutaj, zaraz wam pokażę i się okaże, że to czyści gładką podłogę, beton czy coś, to ja sobie takie coś sprawię. Bo to naprawdę jest zajebiste. Chociaż u mnie wydaje mi się, że jest za brudno na to. Ale jakby ktoś miał problem, mając dywany czy wykładziny, na pewno to jest tańsze. I to nie jest elektryczne, to jest totalnie mechaniczne. Już pokazuję. Więc on wygląda tak. Ma tutaj pokrętło, jak ta pani gadżet, co słucham. Ma pokrętło, które reguluje jakby długość wysunięcia włosów, które zaraz wam pokażę. Tu jest coś tajemniczego. Rączka. Nie jest ciężko tym pracować. I teraz idziemy do środka. No po prostu są takie szczotki z włosów, ale to jest po prostu coś starego. Ja myślę, że i patrzcie, ile włosów, i to nie są moje. Przed chwilą to z panią czyściłyśmy. Ciekawe bardzo. Nie jej, ona ma krótkie włosy. Kółeczka. Obraca się to i jedzie się tym, nie? A tu są zbiorniczki. Zbiorniczki. Jak ja miałam? Zaraz będzie wszystko do góry nogami. Zbiorniczki na ten śmieć. I wiecie co? Ja tylko przejechałam wykładzinę w jednym pokoju i zobaczcie, ile tego kurzu się zebrało. To naprawdę działa nieźle, ale myślę, że to jest kwestia jakości tego urządzenia. Starego, takiego, wiecie, solidnego. Made in England. Ja nie pokażę wam przed i po, bo to by było zbyt skomplikowane moje możliwości techniczne. Musicie mi uwierzyć na słowo. A może pokażę tak? Więc uwaga, przed. No widzicie, jest pełno śmieci, jak to u mnie. Flei znanej. Zbliżenie wam dam. No i po. Nie wiem, czy tu coś widać. Pokażę wam jeszcze moje śliczne nóżki. I mój fotel, z którego nie korzystam. Bo ja jednak w łóżku się barykaduję. Ale piękna narzuta. No i cały pokoik. Bardzo skromny. Wygląda tak. Tam jest moja toaletka z takiego dziwnego biurka. Bo tu chyba zostało to łóżko wstawione. Z tą narzutą. I mój widok z okna. Więc to urządzenie serdecznie polecam. I myślę, że jakbym miała mieć jakieś wykładziny w domu kiedyś, a chciałabym mieć, szczerze mówiąc, to takie coś bym chciała mieć. Wrócę jeszcze na to. I na pewno w sklepie da się przecież pójść i sprawdzić, jak to działa, nie? To ten odkurzacz ręczny, to się chyba nazywa, rewelacyjnie jest. Polecam serdecznie.